Temple Connection, gra logiczna, czy też łamigłówka od wydawnictwa Smart Games, u nas Artyzan wydaje. Bardzo dziękujemy za dostarczenie produktu do testów. To jest od 7 roku życia, jeden gracz, 80 wyzwań w środku. Będziemy układali taką świątynię, trochę w takim stylu japońskim, chińskim, pagody są. Tutaj widzimy, że będziemy mieli jakieś pozycje startowe i musimy te mury, tak, między nimi ustawić. Trochę mi to chiński mur przypomina. No i zaraz zobaczymy, jak wygląda, a potem jak się w to gra. Mamy zasady. Mamy podstawkę. Zaraz całą resztę pokażę, tylko wysypię. I tak. Jest pagoda. No i pasuje nam, tak. Tu jest druga pagoda z kawałkiem muru. Tu jest bez muru, po prostu sama pagoda. Tu jeszcze mamy jakieś schodki. O, jakbyśmy sobie dali gdzieś tu. To możemy dać ze schodkami, tak. Tu też mamy schodki, już ich tutaj nie użyjemy. Więc trzeba by jakoś inaczej to włożyć. O, i to źle, bo teraz nie mamy przejścia do tamtej. Tu mamy jakieś przedłużenia. O, tu są schodki. Więc mamy jakieś przedłużenia trasy. Tu mamy jakieś zakręty. Tu też podwyższenia. I tu jeszcze dwa. Będziemy tak sobie układać naszą świątynię. Tutaj mamy Starter, Junior, Expert, Master, Wizard. Gdzie są początkowe układy i musimy dokończyć, tak? Jeszcze nie wiem, czy za każdym razem wszystkie mają być części, czy nie. Zobaczmy rozwiązania. Nie, po prostu widzę tutaj, że mamy je połączyć ze sobą. Bo tu nie jest, że za każdym razem wszystkich musimy użyć. Oczywiście im dalej, tym będzie więcej. O, tu już tak, jest więcej tego. I widzę, że kolejność chyba się liczy. Tak, 2 i 3, że liczy się kolejność, jak to ma być połączone. Że jedynka z dwójką, dopiero dwójka z trójką potem. To też jest tutaj istotne. Tu mamy reklamóweczkę, instrukcje w innych językach i po polsku. Więc tak to wygląda po rozpakowaniu. Temple Connection. Ładna gra. To trochę przypomina tą warownię. Oni mają tutaj też warownię o rycerzach. Natomiast to jest w takim azjatyckim stylu. Ładnie zrobione. Dzięki.